Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Transmisja z San Siro wkrótce. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na prawdziwe mediolańskie derby. Na San Siro Inter mierzy się z Milanem. Jak myślisz, Jacku, co dzisiaj zobaczymy na murawie? Cóż, Tomku, wszyscy wiemy, że czasem lepiej grać defensywnie i zachowawczo, ale w tym przypadku obie drużyny powinny pójść na całość. Zwycięska bramka sama się nie strzeli, a przy tak wyrównanym poziomie napastnicy będą musieli dać z siebie wszystko. Oby tak się stało, bo wtedy czeka nas arcyciekawy mecz. Inter powstał w 1908 roku, kiedy odłączył się od Milan Football and Cricket Club, czyli późniejszego AC Milan. Poszło o brak ograniczeń w przyjmowaniu do zespołu zagranicznych zawodników, na co wskazuje pełna nazwa klubu – Internazionale. Trzeba przyznać, że brzmi znajomo. Warto zaznaczyć, że Inter jako jedyny włoski klub nieprzerwanie występuje w Serie A. Tak zagra w dzisiejszym meczu Inter Mediolan. Andrea Onana w bramce. Dalej w obronie Milan Skriniar. Wystąpi obok Stefana De Freya. Nicolo Barella oraz Marcelo Brozovic zagrają na środku pomocy. W ataku zaś zobaczymy Messiego, współpracującego z Lautaro Martinezem. Pora na kilka słów o składzie Milanu. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnika. Płynnie wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania i bez problemu Mike Maignan. Dziś pierwszy mecz w nowych barwach Wissama Ben Yedera. Brakowało im kogoś, kto będzie potrafił wziąć na siebie ciężar zdobywania bramek. Nie ma tu mowy o kupowaniu kota w worku. To napastnik, który stanowi gwarancję goli. Leo Messi. Tak, teraz zbyt łatwa utrata posiadania. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Świetnie, skuteczna interwencja. Z rożnego w okolice jedenastki. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. No, dobra to była obrona. Czy ktoś to porządnie wybije? Czy to będzie dobry strzał? Jest blok. Akcja przerwana. Ależ łatwo teraz minął. Onana, pełen spokój. Çalhanoğlu. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Bardzo teraz precyzyjnie na dalszy słupek. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Oj, teraz w poważnych tarapatach. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? I tym udanym wejściem skasował atak rywala. To Messiego.
Drużyna gospodarzy rządzi pod względem posiadania piłki. Sami wiedzą jednak najlepiej, że stać ich na więcej. Wciąż czekamy, aż z tego posiadania wyniknie jakieś realne zagrożenie dla bramki przeciwnika, mogące dać im prowadzenie, bo na razie golkiper rywali przygląda się tym podaniom raczej nie niepokojony. No i Inter coraz bliżej bramki rywala. Inter traci piłkę. Podanie do Barelli. Podanie do Lautaro Martineza. Musi to wykorzystać! Nie daje się zaskoczyć. No wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Wybija piłkę z linii bramkowej. I już nic z tego rożnego nie będzie. A więc sędzia kończy pierwszą odsłonę gry na San Siro. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Messi. I oto z piłką Leo Messi. Traci tę piłkę bez faulu. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Potwierdziły się plotki na temat kolejnego ciekawego transferu. Kingsley Coman trafił już do Juve. Tomku, dla obu stron to jest świetny ruch. Z tak klasowym graczem w składzie będą mocniejsi, a i on powinien skorzystać na przenośni. Takie podanie nie miało szansy dojść. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Mają okazję, by prowadzić. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Wznowi bramkarz. Myślę, że warto będzie obejrzeć z nami VATV ten zbliżający się mecz. Ja nie mogę się doczekać. Przewiduję ciekawy pojedynek. To będzie takie spotkanie, w którym trudno z góry wskazać stuprocentowego faworyta. Myślę, że nie można go przegapić. Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol! Inter otwiera wynik derbów. No i teraz zasadnym jest pytanie, jak odpowiedzą rywale, bo przecież tak tego zostawić nie mogą. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. W meczu Torino padła bramka. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla Torino. Do siatki trafił Aleksiej Mirańczuk. Ewidentnie tym razem bramkarz się nie wykazał. Obecny wynik brzmi 1-0. Zegar na stadionie wskazał właśnie 68. minutę. Bardzo dziękuję za informację. Kibice wstają z miejsc. No powiedzmy szczerze, dało się to lepiej rozegrać. Griezmann! Aj, doskonale zachował się teraz Menion! Sandro Tonali. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Messi! Jest! Gol dla Interu! Przewaga rośnie. Dobrze im tutaj idzie. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić. Dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. Na razie 2-0. No i po ataku zagrożenie minęło. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Zagranie do Tonalego. I niestety strata piłkarzy Milanu. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. To musi wpaść! I nie.
nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Przy piłce Lautaro Martinez. Zdecydowanie, ale czysto. I ostatni gwizdek. Inter wygrywa derby Mediolanu. Sztab szkoleniowy może być chyba zadowolony z dyspozycji zespołu. Dobra dyspozycja na starcie rozgrywek cieszy i chyba...